Hej, witajcie w siódmym już odcinku Wiadomo, czyli wiadomości ze świata MMO. Tym razem mam dla was 14 informacji, które zebrały się w ubiegłym tygodniu i w nowym roku. W poprzednim roku jest to przełom tamtego 2014 i 2015 roku, a więc zacznijmy może od samego początku. 29 grudnia 2014 roku Steam ustanowił swój nowy rekord 8,3 miliona osób online i w danym dniu unikalnych odwiedzin, właśnie w danym dniu, unikalnych logowań, unikalnych gierek, że tak powiem, w danym gru. Steam pobił swój własny rekord, który najpierw wynosił 8 milionów w lipcu, następnie 8,1 miliona w ubiegły tydzień, aż wreszcie 8,357 tysięcy równocześnie zalogowanych osób w ostatnim właśnie 29 grudnia. Na pierwszym miejscu w tych dniach była Dota, później Counter-Strike Global Offensive, Team Fortress, Garry's Mod, Sidemeyer, Civilization 5, Elder Scrolls 5, Skyrim, Football Manager 2015, Payday, Warframe, Terraria i Arma 3. Na gry MMORPG później złożyło się takie gry jak powiedzmy MMO właściwie. DayZ, War Thunder, Uncharted, Robocraft, Rust, Path of Exile, Ghost Recon Phantoms, Neverwinter Online, PlanetSide 2, Marvel Heroes, Blockade, Crew Online i EVE Online. To było zestawienie właśnie tych gier, które graliśmy najczęściej 29 i złożyliśmy się mniej więcej, bo w ten dzień ja też grałem, złożyliśmy się właśnie na nowy rekord Steama. Druga informacja, The World Eclipse zalicza opóźnienie. Zastanawiacie się, czym jest The World Eclipse, pewnie słyszycie o tym MMORPG pierwszy raz. Jest to sieciowy RPG właśnie od Segi na PC, ty konsole przenośną Vita oraz smartfony będzie free to play, więc cross-platformówka jest jak bardziej dostępna. Oddaje nam do dyspozycji świat, który ulega zmianom podczas rozgrywki, podobno tak mówią deweloperzy. Odpoczynek gracza zależy, jaką formę przybiorą lokacje. Niezły chwyt marketingowy, zobaczymy jak będzie w praniu. Umożliwia oczywiście kooperację cross-platformową, jak to na przykład było w Final Fantasy XIV, że gracze z PC-ta mogą grać razem z tymi, co grają na PlayStation, więc to będzie podobnie, tylko że na Vicie lub na telefonach. Jestem ciekaw, jak to rozwiążą, ale zobaczymy. I przenoszenie właśnie rozgrywki zapisanej między komputerami i urządzeniami przenośnymi. I teraz 30 grudnia 2014 roku Journey to the West Online. Nowy dodatek, który wchodzi właśnie na serwery tego dnia. Level cap zostaje zwiększony do 50. Z nowe dungeony, takie jak Quicksand River, Yuzen Cave, Whitebone Cave i Musasha Cave. Wszystkie pierwsze na poziom normal, pozostałe na Hard Hard oraz Inferno. System eventów, dodano nowe dwa eventy, Black vs White level 50 oraz Zombie Siege level 25. Fajna gierka, według mnie to nawet jest, wygląda coś jak połączenie Perfect Dual z Blade & Soul'ą grafiką, właściwie Blade & Soul'a, więc czemu by nie spróbować. Kolejna informacja, czwarta tym razem, Tactical Craft Online. Czym jest Tactical Online? Jest to turówka, kwadratowe uniwersum, RPG, sandbox w jednym. Będziemy budować, niszczyć, mieć dynamiczne eventy, system pogody wpływający na świat, bossy, wojny, PvP między graczami o terytoria różnego rodzaju. Będzie oczywiście to gierka free to play. Nie wygląda co prawda za ciekawie, no ale zawsze możecie dorzucić się, gdyż ona startuje bodajże z Steam Greenlighta. Możecie oddać swój głos na tak albo nie. Podam wam jeszcze linka, na którym będziecie mogli chyba sami sobie pograć, ściągnąć, przetestować taki mini trial tej gierki. Może wam się spodoba, mi nie za bardzo. Nigdy nie byłem fanem właśnie tych blokowo-minecraftowych gierek. Piąta informacja, Age of Wushu dostaje kolejny dodatek. Niedawno mieliśmy Age of Wulin, czyli wersję właśnie europejską, a tutaj mam Age of Wushu, czyli wersję amerykańską. Może ktoś z was gra, dlatego też daję o tym informację. Nowy dodatek nosi nazwę Transcendence. Przeniesie nowe możliwości rozwoju postaci, czyli nowe skille, rozwój tych skilli, nowe instancje, nowe questy, nowe manuale, nowych przeciwników oraz nowe moce. I teraz witamy nowy rok, 1 stycznia 2015. Pierwsza informacja w nowym roku to nowa subklasa w Elfswordzie. Będzie to fajna panienka posługująca się włócznią, technikami egzorcyzmu i lisim refleksem.
wiek około 20 lat, drzewo klas Aranhan, mały fantom Asura, bo tak właśnie nazywa się nowa klasa Asura. Szybkość określona została jako wysoka, zasięg ataku bardzo mały i trudność mała, więc spamowanie skilli i nauczenie się czegokolwiek tą klasą nie powinno stanowić problemu. Taka powiedzmy pół mag, pół assassin. Właściwie tak to mogę nazwać. I to tyle co do 1 stycznia. 2 stycznia 2015 roku Pathfinder Online ruszył tak zwanym Early Enrollment, który daje natychmiast dostęp do Pathfinder Online i warty jest, uwaga, uwaga, tutaj śmiech na sali prosimy włączać, 350 zł za early dostęp do tej gierki. Jak widziałem tą gierkę, to się zastanawiałem, za co oni chcą wziąć te pieniądze, no ale może znajdą parę naiwniaków. Akcja podobno umiejscowiona została na obszarze River Kingdoms, zamieszkały przez tysiące rebelów ze sobą postaci. Zaoferowano jest możliwość wcielenia się w wojownika, łotrzyka czy też kleryka. Jeśli chodzi o rasy, można wybierać krasnoludów, elfów, gnomów, półelfów, półorków, nizioków oraz ludzi. Budować można miasta, później można oczywiście na nie siege'ować. Model płatności będzie bazował na miksie abonamentu oraz free-to-play z mikropłatnościami. Gracze mają właśnie wybór, albo umieszczają comiesięczną opłatę, otrzymują sobie dostęp do wszystkiego, albo pozostają przy darmowym koncie i płacą za wybrane przez siebie udogodnienia, czyli taki powiedzmy SWOT wersji Pathfindera Online według mnie. Ósma wiadomość, projekt Gorgon. Kolejne MMO, które też pierwszy raz powiem, słyszę. Jest to MMO stworzone przez dwie osoby. Pierwsze informacje na jego temat podobno pojawiły się w 2012 roku. Tym razem jest inaczej, gdyż ta gra jest bardziej rozbudowana podobno i prezentuje się o wiele lepiej. Nie mogę porównać do poprzedniej wersji, gdyż nie znam. Pierwsza słyszę właśnie tą informację o tej grze, więc nie chcę się wypowiadać, nie będę porównywał. Może faktycznie wygląda lepiej, ale i tak nie wygląda za dobrze. Ale jeżeli jest robiona przez dwie osoby, no to szacun dla nich, bo jak na dwuosobowy wygląda nieraz lepiej niż właśnie ten wspomniany wyżej Pathfinder Online, który kosztuje 350 zł za gierkę, która będzie później czy wcześniej free to play w pewnym sensie, tak? No ale cóż. Do projektu Gorn jest to właśnie MMO stworzone przez oddane małżeństwo, które wcześniej pracowało nad EverQuestem, Asheronkal czy Star Colony, więc doświadczenie mają z jak najlepszych gier, jakby nie powiedzieć. Oby ich projekt się rozwijał. 3 stycznia 2015 roku. Pokaz klas postaci w Kabalu dwójce Warrior, Wizard, Priest, Force Archer, Force Seeger oraz Force Blader. I tutaj właśnie macie pokaz skilli co niektórych z tych klas. Wyglądają jak to zawsze bywa w każdym Kabalu. One bardzo fajnie. Animacje oczo, że tak powiem, wiecie co dalej chciałem dodać. Więc nie jest źle, ale Kabal 2 już myślę, że nie osiągnie takiego sukcesu jak 1. Zresztą zawsze pierwsza seria danej gry jest najlepsza, ale cóż bywa. 10. informacja. Dota 2 przekracza magiczną barierę 10 milionów aktywnych graczy. Cóż, co prawda do LoL'a brakuje dużo, ale jednak nie oszukujmy się, w Docie cały czas ta sprawa rośnie, no i według mnie Dota jest o wiele bardziej skillowa niż LoL, ale no nie dziwmy się, tak? Tak samo jak z Hearthstone'em, który po prostu jest casual friendly, że tak to nazwę, a w porównaniu do Magic'i, no to tak mamy tutaj to samo odniesienie co do LoL'a i Doty. No, LoL jest casual friendly, Dota niestety no tych casuali na samym początku już odstrasza swoją złożonością. O ile do LoL'a możemy wejść od razu i coś tam umieć grać, tak w Docie przynajmniej musimy przegrać się 100 meczy, żeby zagrywać jakiekolwiek place'y. A więc 10 milionów aktywnych graczy, myślę, że to jest tak bardzo dobry wynik. No ale same, że tak powiem, podejście w Valve'a, że gracze mogą sponsorować, dorzucać się do Internationala, gdzie ostatnio platformowało 10 milionów bodajże za wygranie turnieju, więc to też było super. I 11. informacja, Phantomers. Phantomers jest to produkcja, która będzie 5 grywalnych postaci, Riflemana, Snipera, Pointmana, Engineera oraz Destroyera, które różnić będą się nie tylko samą nazwą, ale i uzbrojeniem oraz dostępnymi wojennymi zabawkami, takimi jak na przykład sensory, drony czy pakiet wsparcia. Początkowo otrzymamy dostęp do 5 trybów rozgrywki, w których to udział wezmą 2 drużyny złożone maksymalnie z 8 graczy. Nowa strzelanka nawet wygląda w miarę, szału nie robi, może ktoś tam polubi, ale nie wróży jej zbyt dobrej przyszłości.
4 stycznia 2015 roku Thanatos Online to nowe MMORPG od twórców największego grindownika wszechczasów Kalo Online'a. Gierka posiada podobno mroczny klimat, 14 klas postaci podzielonych na 7 bazowych plus 2 słupki na każdą. Te podstawowe to Defender, Archer, Enchanter, Warrior, Dark Mage, Thief oraz Knight. Także, jeżeli macie ochotę na grindownik w stylu Call Online, chyba jeszcze nigdy do tej pory nie osiągnął tam maksymalnego levela, tak jak było to w Lineage 1. Podejrzewam, że to będzie coś podobnego, chociaż może w tych czasach, gdzie casuale rządzą, że tak powiem, światem MMO, ułatwią rozgrywkę. Kto wie. King of Wushu 13. Informacja. Produkcja odróżnia się podobno od innych przedstawicieli tego gatunku, między innymi wieków, mówiąc właśnie Doty 2, podejściem do otoczenia starć, w którym korzystuje się wschodnie sztuki walki. King of Wushu oparty na modelu biznesowym free to play. Akcja obserwowania z perspektywy trzeciej osoby, więc mamy tutaj takiego smajta, tylko że właśnie w świecie walk kung fu. Zapowiada się, wam powiem, fajnie w końcu. Może coś innego niż ci nasi magiczni bohaterowie z różnych światów i przez tworzy oraz bogowie. Starożytne sztuki walki może być dobre, fajne. Zobaczymy, co wyjdzie w praniu. I ostatnia informacja z 5 stycznia. Age of Dragon. Jest to nowa gierka, za którą odpowiada Perfect World Entertainment. Taki bardzo przypominający Battle of Immortals. Nic ciekawego według mnie, no ale zresztą czego się nie tknie, Perfect World International zamienia w złotą kurę znoszącą, no właśnie, złote jaja, ale no jak to mówię, pewnie item shop na początku, jak to zawsze bywa, zachęci, będzie grać do przybycia, a później dowalą po jakimś pół roku patch z item shopem, bez którego nie będzie mogli się obejść. No, tak to już jest Perfect World, no cóż. Także może wam podoba się Battle of Immortals, może spodoba się też Age of Dragon. I to wszystko. Także trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.